Spróbujmy obliczyć całkę nieoznaczoną z funkcji x do trzeciej razy pierwiastek z 9 minus x kwadrat. Jak się widzi taki przykład pierwszy raz, to nie wiadomo od czego zacząć, nie wiadomo w ogóle jak to ugryźć. No ale z czasem się nabiera wprawy, no bo z całkami to nie jest tak prosto jak z różniczkowaniem, gdzie wystarczyło znać wzór na pochodną iloczynu, ilorazu, funkcji złożonej, znać pochodne funkcji elementarnych i można było pochodną dowolnej funkcji obliczyć. Z całkami nie ma takiego prostego algorytmu, który pozwalałby obliczyć dowolną całkę, tylko trzeba jakoś kombinować, różnie dla różnych całek. No i tutaj trzeba kombinować tak, żeby znaleźć jakieś sprytne podstawienie. Ja już pokazywałem kilka podobnych przykładów, więc wiem, jakie podstawienie tutaj trzeba zrobić. No bo jak mam podpierwiastek wyrażenie typu stała odjąć x kwadrat, no to mogę tę stałą oznaczyć na przykład jako a kwadrat, odjąć x kwadrat. Mam tego typu wyrażenie tutaj pod pierwiastkiem. No to wiemy, że wtedy warto podstawić x równe a razy sinus jakiejś nowej zmiennej, na przykład theta. I wtedy to moje wyrażenie staje się równe a kwadrat minus i zamiast x kwadrat mam a kwadrat sinus kwadrat theta. I to jest po to, żeby skorzystać z jedynki trygonometrycznej, no bo jak a kwadrat wyciągnę przed nawias, no to mi zostanie 1 minus sinus kwadrat theta, a z jedynki trygonometrycznej to będzie równe po prostu a kwadrat razy kosinus kwadrat theta, no i z tego łatwo jest wyciągnąć pierwiastek. No właśnie, no i tutaj w tym moim przypadku muszę podstawić x równe czemu? A kwadrat to jest 9, czyli muszę podstawić 3, a będzie równe 3, x równe 3 razy sinus theta. No to żeby zamienić zmienne, to jeszcze muszę obliczyć, co to jest dx. No to dx to trzeba zróżniczkować po prostu sinus. Pochodna sinusa to jest cosinus theta dθ. No to jestem gotowy do tego, żeby zamienić zmienne w mojej całce i zobaczmy, czy rzeczywiście to się uprości. Czyli zacznę od podstawienia za x do trzeciej, tego do trzeciej. Jak to podniosę do trzeciej potęgi, no to będę 3 do trzeciej to jest 27 razy sinus do trzeciej theta. Później mam pierwiastek. Pierwiastek z czego? Z 9 odjąć to wyrażenie do drugiej, czyli 3 do drugiej to jest 9 razy sinus kwadrat theta. No i jeszcze zamiast dx muszę wstawić to, czyli 3 razy cosinus theta dθ. Temu jest równa moja całka. Teraz ja będę chciał to przekształcić sobie gdzieś tutaj z boczku, żeby całej całki nie przepisywać, czyli napiszę, że to jest pierwiastek z 9 minus 9 sinus kwadrat theta, to czemu to jest równe? No mogę tutaj dziewiątkę pod pierwiastkiem wyciągnąć przed nawias i będę miał wtedy 1 minus sinus kwadrat theta, no to już jest to samo, co przed chwilą wykonywałem, czyli to będzie pierwiastek z 9 to jest 3 razy pierwiastek z kosinusa kwadrat theta. No i tak jak uzasadniałem w poprzednim filmie, przy takim podstawieniu zakładamy, że theta przebiega przedział od minus pi drugich do pi drugich i wtedy kosinus jest dodatni, a theta nam parametryzuje cały zakres zmienności x, dla którego to wyrażenie pod pierwiastkiem ma sens w ogóle. No i tutaj możemy wyciągnąć ten pierwiastek w ten sposób, że skoro kosinus jest dodatni, no to nie musimy się martwić o znaki, to będzie po prostu 3 razy kosinus theta. Czyli to wyrażenie będzie równe 3 razy kosinus theta. Dobrze, może to napiszę, czyli to jest 3 razy cosinus theta, równe to wyrażenie. Czyli teraz tutaj te wszystkie moje stałe, 27 razy 3 to będzie 81 i razy 3 to będzie 243, te stałe pomnożę i wyciągnę przed całkę, a pod całką co mi zostanie? Sinus do trzeciej, już nie będę może zmieniał kolorów w kółko, tylko już jednym kolorem napiszę, sinus do trzeciej razy cosinus, czyli będzie cosinus kwadrat theta, dθ. Taką dostałem całkę. No i ktoś może powiedzieć, że ona wcale nie wygląda prościej od tej, którą tutaj mieliśmy. Zamienił stryjek siekierkę na kijek. Mieliśmy jakieś wyrażenie x do trzeciej, jakiś pierwiastek, a teraz mam sinus do trzeciej, kosinus kwadrat. No ale taką całkę to umiemy policzyć. Już bardzo podobny przykład w którymś filmie pokazywałem. No jak to obliczyć? No znowu trzeba będzie coś podstawić. Tutaj mam sinus w nieparzystej potędze. No więc skorzystamy właśnie z tego, że sinus jest w nieparzystej potędze. I tę część ja rozbiję na dwa kawałki tutaj. Napiszę, że to jest tak. 243, nieładna ta trójka, razy całka i teraz ten sinus napiszę w dwóch częściach. Napiszę sinus kwadrat theta Kosinus przepiszę tak jak był i potem napiszę drugą część, jeszcze mi został jeden sinus. No bo sinus kwadratowy sinus będzie sinus do trzeciej. No i teraz, gdybym miał coś takiego, że tutaj miałbym jakąś zmienną u, taką, że sinus θ dθ to by było du, no to mógłbym zamienić zmienne. No a jaka musi ta zmienna u być? Co to jest za funkcja, której pochodną jest sinus? No to jest minus kosinus, no to z dokładnością do znaku to jest kosinus, czyli gdybym podzielił to na dwie części tak, żeby tutaj to było funkcją kosinusa, no to mógłbym tutaj za kosinus podstawić nową zmienną u, a tutaj bym miał du. Taki trik już kiedyś robiliśmy i właśnie to teraz wykorzystamy. Tylko że ta część tutaj z przodu nie jest funkcją samego kosinusa, ale łatwo ją zamienić, dlatego że tutaj mamy sinus kwadrat, skorzystamy z jedynki trygonometrycznej. Czyli napiszę to w takiej postaci, że to jest 243 razy całka. No i tutaj tego sinusa zamienię na 1 minus kosinus kwadrat θ z jedynki trygonometrycznej. Właśnie dlatego, że jest kwadrat, no to łatwo to można zrobić. Tutaj jest parzysta potęga. A tutaj będę miał sinus θ dθ, no to napiszę to już tym zielonym kolorem, że to będzie sinus θ dθ i to będzie nasze du przy zamianie zmiennych, którą teraz wykonam. No i ta zamiana zmiennych będzie właśnie taka, jak obiecałem, czyli podstawię teraz jako nową zmienną u równa się kosinus θ. I wtedy to, co mam tutaj, jest funkcją tylko kosinusa θ. No dobrze, no to co to jest du? Du to jest minus sinus θ dθ. No bo pochodna kosinusa to jest minus sinus. Czyli to jest tak naprawdę minus du. To jest minus du. No ale to się tym nie przejmujemy, ten minus sobie po prostu wyciągniemy przed całkę i napiszemy, że to jest minus 243. Ten minus właśnie to jest z tego minusa tutaj. To będzie minus du razy całka. Może będę pisał już jednym kolorem cały czas. 1 minus kosinus kwadrat to jest po prostu u kwadrat. Kosinus kwadrat to jest u kwadrat. Minus wyciągnąłem przed całkę. Ten minus tutaj przed całkę wyciągnąłem. Czyli zostaje mi po prostu du. Taką całkę mam do obliczenia. No i to już jest bardzo łatwo scałkować, bo to będzie tak. Minus 243. Tutaj mogę pomnożyć. Czyli będę miał u kwadrat odjąć u do czwartej du. No i teraz mogę wykonać to całkowanie. To będzie minus 243. Całka z u kwadrat to jest u do trzeciej przez 3. Odjąć całka z u do czwartej to jest u do piątej przez 5. Plus dowolna stała c. No i obliczyłem funkcję pierwotną, ale na razie jako funkcję u. A u było funkcją teta, a teta było funkcją x'a. Czyli muszę teraz, żeby wrócić do zmiennej x, dwa razy jak gdyby cofnąć tę zamianę zmiennych, zrobić ją w odwrotną stronę. No to pokażę w następnym filmie, w jaki sposób teraz można tutaj odwrócić te podstawienia i wyrazić tę funkcję od u jako funkcję x'a. Zachęcam do obejrzenia kolejnego filmu, w którym dokończę rozwiązanie tego zadania.